kochani, witajcie w misiu. Słuchajcie, macie kawkę? No, albo herbatkę? Czy co tam pijecie? Co tam lubicie? Zróbcie. Jeżeli nie macie, to dajcie na pauzę i zróbcie. Ej, a ja się napiję łyczka i zaraz będziemy gadać. Miszki, słuchajcie. Najbardziej lubicie tematy związkowe. No bo najbardziej oglądacie. Jeżeli chcecie ezoteryczne, to piszcie w komentarzach, to zrobimy jakiś ezoteryczny temat. Pewnie nie ma problemu. Ale związkowe tematy lubicie najbardziej, no to... Taki mi się pojawił temat, znaczy nie, żeby jakaś nowość, i nie żebyście tutaj nagle wszyscy spadli, otworzyli oczy i powiedzieli, o rany boskie, Eureka, no bo, no bo nie, no to, ale tak dla przypomnienia, bo to zawsze czasy, wiecie, czasami, raz na jakiś czas trzeba sobie coś um, odświeżyć. I wiecie co, Miszki, rozmawiam z wami na co dzień no, o problematycznych związkach, no bo o czym i słuchajcie, nasunęła się taka jedna rzecz, dlatego, że bardzo często się zdarza, że przychodzicie do mnie i... no i gadamy, gadamy, no oczywiście... No, tu lovelas, tu zdradziciel, tu jakiś, kurde, nie wiem, szowinista, tu jakiś mąż innej baby, no wiecie, no różne rzeczy, no to tam... powiedzmy te historie się powtarzają, ale no... Yy, każdy może mieć co innego. Natomiast, ja tak mówię, tak jakby tylko kobiety miały złych facetów. Nie no, oczywiście są chłopaki, które mają złe kobiety. No, chłopaki spokojnie, złe baby też są na świecie. Słuchajcie, yy, ja się czasami zastanawiam i gadam z Wami o tym i patrzę w te karty i tak patrzę, patrzę, kurczę, no, no siedzi w tym związku. No tu rada, no i idź sobie, no idź, odejdź, za, za, zakończ, już nie, już w ogóle nie wracaj, nie przyjmuj. No, no nie, no będzie siedzieć dziewczyna. No będzie się, no widzie, widać, że będzie dziewczyna siedzieć. Słuchajcie, yy, no Wolna wola, ja się wam nie wtrącam, oczywiście, że możecie robić, co tam chcecie. Natomiast czasami to jest cholerna strata czasu. Yy, dlatego chciałam po prostu powiedzieć parę rzeczy na ten temat. Na temat takiego yy, ja już mówiłam wam kiedyś o przyjmowaniu wracaczy, więc, więc tutaj doskonale wiecie, jaka jest zasada. Zasada jest taka, że jak wracacz, wraca. No. Niektórzy chcą, bardzo wiele ludzi chce spróbować dać jedną szansę. No bo tu była miłość, tu ktoś zakochany, tu no, właściwie nie ma innego y, tam człowieka na horyzoncie. Różne macie miśki, powody, różna jest motywacja przyjmowania takiego człowieka. I ja Wam zawsze mówię tak, Wy zróbcie jak uważacie. Oczywiście, że jeżeli ktoś chce dać jedną szansę, to jedną można dać. Ale tylko jedną. Dawanie drugiej szansy. To już jest w tym momencie pokazywanie człowiekowi, że może z nami robić, co chce. No bo jeżeli ktoś zrobił nam krzywdę, my mu wybaczamy, bo jesteśmy dojrzali, myśli. nie wiem, zakochani, wybaczamy i dajemy mu szansę, i on nam znowu, on lub ona znowu robi krzywdę, no to. Na jakiej zasadzie jest ta druga szansa? To znaczy myślimy że to, że trzeci raz już nie zrobi, bo a no dobra, zraniłem cię raz, daś mi szansę, ale fajnie. Ale dobra, zranić cię jeszcze raz, zobaczę czy dasz mi jeszcze jedną szansę. Co to w ogóle ma być? Także zawsze gadamy i wy o tym wiecie, że jedna szansa. Okej, okay, sprawdzamy. No to słuchajcie. Ja nie mówię, zdarza się Zwłaszcza w długich związkach, na przykład ktoś kogoś zdradzi albo gdzieś tam, nie wiem, zaniedba cokolwiek, ale ludzie postanawiają się dogadać, dają sobie tą jedną szansę i słuchajcie, wychodzą na prostą. Oczywiście, że takie rzeczy się zdarzają, dlatego no. Czyli no, gdzieś tam zapominamy o przeszłości, yy, idziemy razem do przodu, wybaczamy sobie, dużo rozmawiamy i staramy się być lepszym człowiekiem. I no fajnie by było rzeczywiście, gdyby to tak zostało. Natomiast no oczywiście, co się dzieje? Miśki, to jest to, że ponownie osoba robi komuś krzywdę. No Wam, no bo do Was mówię. Ponownie wraca. No i stąd ten termin wracacz. No bo to musi dużo razy wracać, żeby zarobił na ten tytuł wracacza. Miśki, byle kto nie zasłuży. Na tytuł wracasz. A to musi być taki rzeczywiście rasowy wracasz. Wraca, 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 a wy go przyjmujecie, wybaczacie, potem znowu was zrani, znowu wracacie. Wiecie o co chodzi. Słuchajcie, to nieraz jest na przestrzeni, Jezu, nie wieków, chciałam powiedzieć wieków, nie. Na przestrzeni lat coś trwa 5, 10, 15 lat. No różnie. I na przestrzeni tych lat ktoś ciągle rani, zdradza, odchodzi, wraca. Rani, zdradza, odchodzi, wraca. No, tam może nie musi być zdrada, to może różne są rzeczy. No, słuchajcie, różne są przewinienia. Ja nie mówię, że to jest tylko zdrada, ale przyjmowana jest ta osoba w kółko. I ja się czasami zastanawiam, czy my ludzie obu płci sobie pomyśleliśmy kiedykolwiek. No, ci, którzy tak robią, oczywiście. Yy... Co my pokazujemy takim zachowaniem, takim przyjmowaniem, dlatego, że no, czy my zasługujemy na poważny związek? Czy my zasługujemy na miłość, czy my zasługujemy na bycie z kimś, kto będzie z nami stabilny, kto będzie chciał być z nami, kto będzie się o nas troszczył, a nie ranił, i wykorzystywał, i manipulował, i kłamał, i tak dalej. Czy my na to zasługujemy takie jest pytanie? Numer jeden. No bo jeżeli tak, no to przyjmowanie wracacza wielokrotnie w tym momencie nie wpisuje się w ogóle w tematykę zasługiwania na miłość. W ogóle. Zero. Także to jest ten pierwszy błąd, który robimy. Przyjmujemy wracacza. Ale o tym już mówiłam, były inne filmiki, więc ja już tego nie rozwijam, ale chciałam od tego zacząć, bo to tak się zaczyna. I teraz lecimy dalej. Kochani, ten wracacz, czy ten jakiś tam, no nie wiem, toksyczny to człowiek, związkowiec. Ym, ale w każdym razie ten taki niedobry, co nas nie kocha i źle traktuje, albo, no, znaczy on może mówić, że kocha, ale to wiecie, no, to źle traktuje. No. Trzeba zastanowić, gdzie to tą miłość tam można znaleźć w tym złym traktowaniu. No, to nie jest takie proste. Ale dobra, ten człowiek, który nas źle traktuje, on, yy, ja mówiłam przed owracaczu, o wracaczu, ale on tak naprawdę nie musi odchodzić. Bardzo często sytuacja wygląda tak, że wy z tym człowiekiem jesteście. Ileś tam lat, długo to trwa na ogół. I słuchajcie, ten człowiek robi coś złego, no to mogą być różne rzeczy. No, tam może się brzydko odzywać, może być hamski, może e, e, się w ogóle nie starać w różne, na różne sposoby, może zdradzać, może się gdzieś tam rozglądać. Różne różne rzeczy e, ludzie robią. Obu płci. Słuchajcie, i teraz tak. Często nie ma tego rozstania żeby można było przyjąć wracacza, nie? No bo jak jest rozstanie i wraca rozstanie i wraca, no to mówimy o wracaczu, no to to już wiemy. Ale często nie ma tego rozstania, tylko siedzimy w tym, w tej relacji i co robimy? Notorycznie narzekamy na tego człowieka. No, często do tego człowieka. Już nie mówię, że tam do koleżanki, kolegi, mamusi, tam nie wiem do kogo, ale do tego człowieka na co dzień narzekamy. Słuchajcie, co to jest to takie narzekanie ciągłe? To do, do wracacza też to się odnosi, nie tylko do jakiegoś dziwnego związkowca problematycznego, ale również do wracacza. To jest coś takiego, że my zamiast podjąć decyzję, no, niestety, no chyba o rozstaniu jednak, no, bo człowiek nas źle traktuje, nie jest dla nas dobry, rani nas bez przerwy. To my zamiast podjąć decyzję konkretnie, że słuchaj, wiesz co, ja nie chcę takiego związku, ja zasługuję na coś lepszego, to my skupiamy naszą uwagę na tej osobie jeszcze bardziej poprzez to narzekanie. Bo teoretycznie, gdybyśmy chcieli tej osobie, już tam mówię, nieważne kim ta osoba jest, pokazać, że oni nie mają na nas aż takiego wpływu i że właściwie to mu się chcemy uwolnić, i właściwie to my zasługujemy na coś lepszego, to my nie wytykalibyśmy ich, im ich błędów. Nie mówilibyśmy im co chwilę, bo ty zawsze tam gdzieś tam coś robisz, bo znowu to czy tam to zrobiłeś. Tylko byśmy po prostu odeszli. Natomiast poprzez to, że my, czy to wobec wracacza, czy to wobec związkowca, co chwilę narzekamy na zachowanie tej osoby, my im dajemy naszą uwagę. Ta osoba wie, że my jesteśmy na nich skoncentrowani. I tak jak mówię, ta osoba jakoś tam próbuje z nami coś naprawić. Czy to wraca po jakimś rozstaniu, czy to po prostu próbuje się z nami jakoś tam pogodzić, mieszkając z nami, ale próbuje coś naprawić, a my. Ilekroć ta osoba znowu zrobi coś złego, to my narzekamy, bo ty to zrobiłeś czy zrobiłaś. I ta osoba wie, że my jesteśmy na nich w 100% skupieni. A my nie powinniśmy być skupieni na kimś, kto nas rani. My powinniśmy się od takiej osoby jakoś tam od, odłączyć. No nie wiem, yy, zerwać, rozstać się, rozwód wziąć. No to, to co tam macie? Bo każdy może mieć inną relację. Ale nie powinniśmy się na tych człowiekach Skupiać, zwłaszcza że no niestety to często są osoby narcystyczne. No nie, nie że zawsze, broń Boże, no, no nie, ale często bywają to osoby narcystyczne, więc jakie by nie było skupienie, jeżeli jest to skupienie na ich osobie? Nawet jak mówimy, jaki ty jesteś zawsze, czy, czy jaka ty jesteś, zawsze robisz to, zawsze ty tu nie potrafisz, a tutaj zawsze tylko za babami innymi latasz, czy za chłopami, czy coś takiego, to ci ludzie, no, ok, no słyszą coś, co. Jest negatywne na ich temat, ale jednocześnie dostają naszą uwagę. No, słuchajcie, czasami nie przyjmujecie wracacza, ale wdajecie się z nim w konwersację, mówiąc mu, jaki to on jest zły lub ona. Też skupiacie na tej osobie uwagę. W takich sytuacjach najlepiej byłoby po prostu tematu nie poruszać i nie rozmawiać z takim człowiekiem. No, ale to już mówię o tym wracaczowaniu, mówiliśmy. Co jeszcze, bo to już mamy dwie rzeczy. Czyli po pierwsze mamy przyjmowanie wracacza więcej niż raz. Po drugie mamy skupianie się na wadach tej osoby i na tym, co ta ro osoba robi źle, zamiast po prostu odejść. Słuchajcie, dodam to, dlatego że ja widzę te komentarze, które będą pod tym misiem. Owszem, jeżeli zgadzamy się we dwójkę, że naprawiamy związek, jesteśmy oboje dojrzali, rozmawiamy dużo, mamy bardzo dużo do stracenia, jakbyśmy się rozstawali, to to jest troszkę inna sytuacja. Bo oczywiście, że wtedy mówimy sobie, co komu przeszkadza, ale to jest zupełnie co innego. Ja w ogóle nie o tym mówię. Ja mówię o czymś takim, jak ktoś ciągle narzeka: Ty nigdy tego nie robisz, nigdy tu nie, nie dbasz o mnie. Nie wiem, nigdzie mi nigdy nie zabierasz. W ogóle się nie czuję przy Tobie, taki czy taka, czy coś takiego. Um, nie dzwonisz do mnie, to teraz mówię o tych, co nie mieszkają razem. Potrafisz do mnie nie dzwonić przez tydzień, czy przez. Nie wiem, tam ile. Nie wiem, jak długo nie dzwonią. Nie odzywasz się, olewasz mnie. Po co to wszystko? Po co to narzekanie? My, my ludzie, którzy to robimy, wtedy siedzimy w tej takiej energii też, takiej, takiego. Takiego nakierowania swojej ym, uwagi na, na, na same złe rzeczy. No, to tutaj się kłania prawo przyciągania. My cały czas siedzimy w takim, bo ty zawsze, bo ty nigdy, bo coś tam. No to wysyłamy takie coś, później do nas wraca i potem, wiecie, to jest takie błędne koło. Dlatego takie narzekanie i takie ciągłe skoncentrowanie na tym, co ta osoba robi źle. Ta osoba tylko widzi, że dostaje naszą uwagę, a my powinniśmy tą osobę bardziej ignorować. Już no, nie mówię, że całkowicie zerwać kontakt, ale powinno być raczej ignorowanie. Dobra, dwa podpunkty zrobione. Lecimy z następnym, tylko napijmy się kawki. Kochani, błąd trzeci to wszystko jest powiązane. Ja to tak troszkę podzieliłam na podpunkty, ale to wszystko można by do jednego worka wrzucić. Jest następujące. Że no jesteśmy w takiej dziwnej relacji. Mówię, czy to wracacz, czy to mieszkaniec, w sensie, że mieszkamy z tym człowiekiem, nieważne, czy to jakiś tam dochodzący, ktoś tam, ktoś tam, ale to, co my robimy, no, co też nie jest dobre, to jest czasami częściej niż powinniśmy, yy, Marzenie o tym, że ta osoba się zmieni. I wyobrażanie sobie tego. I słuchajcie, też były już misie na ten temat, dlatego że ja często słyszę od was takie zdanie, że to jest idealny partner dla was. Miszki, a, ja tak patrzę w karty. Idealny partner? A rzeczywiście, no bo on tu mieszka z żoną. To jest idealny partner? A nie, 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 panie Wo, bo to, to, nie o to chodzi. A zaraz, zaraz. Kto jest naszym idealnym partnerem? Czy naszym idealnym partnerem nie powinna być osoba, która ma tylko nas? My jesteśmy priorytetem. Ja abstrahując od dzieci, nie mówię. No oczywiście, że dzieci są najważniejsze dla wielu ludzi. Nie o tym mówię, Miśki. Chodzi mi o to, żeby nie było, na przykład, wyboru pomiędzy jedną a drugą osobą. Czy ta osoba nie powinna być w nas wpatrzona? No. Nie w głupi sposób oczywiście tylko po prostu ta osoba nas kocha i na nas jest skoncentrowana to my jesteśmy główną osobą w ich życiu. To jest raz, dwa. No, kocha nas i nas nie rani, chce z nami mieszkać, chce z nami rozwijać relacje i wiadomo, że tylko z nami chce być. Dobra. Taka osoba, no to byłaby dla nas idealna. Plus tam jakieś wasze, co tam chcecie sobie dopisać do tego waszego ym, Chciałam powiedzieć Eusebiusza. Nie, Franka. Przecież Franek jest fajny, nie Eusebiusz. Do tego Waszego Franka, czy tam do jakiejś Eusebi, chłopaki. Um, jakie tam cechy chcecie dodać, to oczywiście, ale takie rzeczy są ważne. I ja o tym już wiele razy mówiłam, że idealny Wasz partner Was wybierze i z Wami będzie chciał być. I jeżeli są jakiekolwiek zachowania u tej osoby, które pokazują, że aż tak bardzo im nie zależy, już mówię, abstrahując od trójkątów, niech nawet będzie singlem, ale nie chce się z wami angażować i pokazuje, że się z wami nie chce zaangażować, i nie pogłębia waszej relacji. To w którym momencie wy wierzycie w to? Znaczy, no ja wiem w którym, tylko dlaczego wy w to wierzycie, że to jest ten idealny partner. O tym też już mówiłam wcześniej w innych misjach. Natomiast yy, to, to są takie marzenia że on przyjdzie, że on się zmieni, że on zrozumie. I pytacie często, jak tam się spotykam z wami prywatnie, yy, pytacie, paniewo, a, a co by tu zrobić, żeby on zrozumiał? A co, by, co by tu zrobić, żeby on się zmienił? No jakiś lovelas, narcyz, romansista. Co by tu zrobić? Nie, nie wiem, no ja proponuję klatkę. Zamknąć, kupić sobie klatkę, wsadzić chłopa do tej klatki albo babę. Zamknąć drzwi na klucz, przynosić jedzenie i okazyjnie odwiedzać w celach seksualnych lub rozmowy, nie powiem, może być też rozmowa, ale no to zamykamy w klatce myszki, to inaczej to nie będzie. No bo jak inaczej? No jak inaczej? Jak wiemy, z kim mamy do czynienia, to rozmarzenie takie, to takie, a, a, a co jeśli on się zmieni? A co jeśli muszę tylko wytrzymać kolejne 5 lat i on wydorośleje, bo już będzie chciał żonę? Przecież. On za chwilę skończy 40. Będzie chciał się ustatkować. No, być może, tylko że nie z wami, bo z wami już ma taką relację dziwną i już, no, niestety może nie mieć szacunku. Więc jak będzie szukał rzeczywiście tej żony, czy, czy jak będzie szukała męża, to może szukać gdzie indziej. Dlatego, że będzie ta osoba chciała całkiem od nowa coś zacząć. Pomyśli sobie, o, jestem gotowa, czy gotowy, żeby się ustatkować, i pójdzie szukać. Ale to już wtedy nie będzie na was patrzeć. Ale to jest, to jest może troszkę inny temat. Słuchajcie. Więc takie marzenia, że coś się zmieni. Yy, I niezrywanie z tym człowiekiem, bo jeżeli ja z nim teraz zerwę, a on pozna inną i z nią się ustatkuje, no to widocznie chciał się z nią ustatkować. A z wami przez wiele lat nie chciał. I co? Będziecie tracić czas? Słuchajcie, także dobrze byłoby sytuację zobaczyć realistycznie. Wypisać sobie pod punkty, jak się zachowuje, co robi, co, co... Znaczy, co mówi też, ale co robi głównie. Jak się zachowuje, jak często się z Wami kontaktuje itd., dalej I zobaczyć, jak bardzo ta rzeczywistość jest różna od tego, co Wam się wydaje, że może kiedyś będzie. Bo to jest iluzja, niestety. No. Także to jest kolejny błąd. I Miśki... Mamy jeszcze błąd cz czwarty? Kurde, chyba czwarty, nie? No. One są połączone, także to tam, nieważne. Ale napijmy się kawki, zanim powiemy o tym czwartym błądzie. Słuchajcie, czwarty jest taki. Pamiętacie, jak przy pierwszym mówiłam, że narzekacie, że, że wytykacie im te błędy, mówicie, że bo ty ciągle, bo ty nigdy, bo coś tam, coś tam, ale cały czas zostajecie z tym człowiekiem. Nie? Druga rzecz, którą też yy, ludzie robią w takich sytuacjach, to jest straszenie, że się odejdzie. Czyli nigdzie nie idziemy. Siedzimy z tym człowiekiem, który się w ogóle do związku z nami nie nadaje, a być może w ogóle do żadnego związku, ale raz na jakiś czas straszymy. Mówimy, że jak się nie zmienisz, to odejdę. Jak nie zaczniesz tego, to odejdę. Jeszcze raz mi to zrobisz, to już nigdy cię nie przyjmę. Zupełnie takie te groźby totalnie w ogóle bez pokrycia. Takie obietnice, groźby, obietnice bez pokrycia. Słuchajcie, dlatego, że nie robicie tego. A co to jest tak naprawdę to straszenie? To jest takie zupełnie, totalnie bez sensu, dlatego, że bardzo szybko ten człowiek, który Wam robi krzywdę, uczy się, że to tak mówicie, mówicie, ale i tak tego nigdy nie zrobicie. Słuchajcie, ja mam no nie tak bardzo często, ale zdarzają się mi osoby, głównie dziewczyny oczywiście, które mówią mi, że ten facet sam do nich mówi, że o ty tylko tak straszysz. sam, one, one już nie muszą go straszyć. One pokazują tylko swoje niezadowolenie z jego zachowania, a on sam się śmieje i mówi, a i tak ode mnie nie odejdziesz, o i tak mnie kochasz. Takie trochę obracanie w żart. Słuchajcie, w ogóle przemoc emocjonalna to, to w ogóle masakra, bo dziewczyny nieraz strasznie są wkurzone, strasznie są sfrustrowane, strasznie są nieszczęśliwe, a on się śmieje, hi, hi, hi ha, ha. ha. No, odwróćcie sobie płcie, jeżeli chcecie, tam jaką macie płeć, tą, tą, którą jesteście zainteresowani. Ta osoba, druga, się śmieje i mówi, że przecież to, to ty tak zawsze mówisz, a i tak nigdy nie odejdź. Przecież ja wiem, że ty mnie nigdy nie zostawisz. No. I słuchajcie, to jest błąd. To jest duży błąd. Dlatego że straszenie nie ma w ogóle żadnego sensu. W ogóle. W momencie, kiedy daliście już tą jedną szansę, no bo tak żeśmy założyli, że daliście tą jedną szansę. I tej jednej szansy ktoś nie wykorzysta. Um, a robi Wam ta krzywda, którą Wam robi, to jest coś takiego, co yy, no, nie chcecie tego mieć w swoim życiu. Nie jesteście w stanie machnąć na to ręką i tego tolerować. Bo... Wiele rzeczy ludzie tolerują. Są kobiety, które tolerują, że mąż na przykład raz na jakiś czas gdzieś tam na bok idzie. Są takie kobiety. Nie nam oceniać, bo to każdy może chcieć czegoś innego. Natomiast jeżeli to, co ta osoba robi, to jest coś, czego absolutnie nie chcecie tolerować i siedzicie tylko i się łudzicie, że on, ona się zmieni i straszycie tą osobę, że odejdziecie, jak się nie zmieni, no to po prostu nie ma żadnego sensu. Dostali szansę naprawy czy poprawy. Dostali jedną, tak? No, wykorzystali czy nie wykorzystali? No, no, zakładam, że nie, no bo gadamy o takich rzeczach, że nie wykorzystali, a chcą cały czas jeszcze kolejne szanse dostawać. Słuchajcie, zamiast straszyć taką osobę, że, yy, że odejdziecie, trzeba po prostu odejść. Ale to wtedy już nie wracamy. No, nie wracamy. Chyba że odchodzicie pierwszy raz, bo ta osoba notorycznie powtarzaliście, słuchaj, to mi przeszkadza, to mi przeszkadza, tego nie robisz, to robisz, tego, nie wiem cokolwiek, co, to wam, co tam wam przeszkadza. No. W każdym razie w momencie, kiedy wy ciągle mówicie tej osobie, że chcecie, żeby coś zmieniła w swoim zachowaniu, a ta osoba tego nie robi, to zamiast straszyć, że odejdziecie, powinniście odejść. I teraz ja zakładam, że nie możecie tolerować tego zachowania, bo jeżeli możecie, no to siedzicie w tym. Ale jeżeli to jest coś takiego, że absolutnie nie chcecie tego tolerować, jesteście nieszczęśliwi, no to należałoby odejść zamiast straszyć. I jeżeli to było pierwsze odejście, pierwsze rozstanie, i ta osoba wraca i mówi, że teraz się już naprawi, poprawi i chcecie dać szansę, to to mówiliśmy, że to jest ok, bo to jest jedna szansa, ale potem, no potem to już nie. Dlatego to. Nie ma naprawdę żadnego sensu, żeby siedzieć z kimś, tolerować, no bo to, to jest tolerowanie złego zachowania. Jeżeli wy jesteście cały czas w tej relacji, czy to mieszkacie razem, czy po prostu się spotykacie na jakiś seks, czy coś takiego, ale cały czas jesteście w tej relacji i ta osoba wie, że wy z nimi cały czas się będziecie wdawać w te jakieś tam konszachty, to znaczy, że wy ich zachowanie tolerujecie. To jest taki sygnał dla tych ludzi. Jesteście na nich skupieni nawet jeżeli w sposób negatywny. Zawsze ich przyjmujecie nawet jeżeli to jest 15 czy 20 raz z kolei. Zawsze im wybaczacie. Straszycie ich straszycie, ale i tak nigdzie nie pójdziecie, a wy żyjecie iluzją: "A kiedy on się zmieni, na pewno się zmieni, poczekam, dam mu jeszcze trochę czasu", albo jej. Miśki, otwieramy oczy i to samo mówiłam na ostatnim misiu związkowym. Też dokładnie taka była Otwie Otwieramy oczy. I ja nie po to mówię, żeby Wam. Jakoś zepsuć zabawę z lovelasem czy z jakimś wracaczem. No jeżeli ktoś potrzebuje takich emocji i się tym jakoś tam, no nie wiem, żyje tym i się nakręca, no to, no to i tak mnie nie posłucha, no o czym mówimy. Ja mówię do tych, którzy chcieliby mieć fajny, wartościowy związek oparty na miłości i na zaufaniu i na opiekuńczości jakiejś. Nie wiem tam na czym, ale na, te, na tych takich naprawdę fajnych, wyższych uczuciach. A nie tylko na pasji i na seksie, tak jak bardzo często bywa w tego typu toksycznych relacjach często tak to bywa, nie mówię, że zawsze. Także miśki ja tego nie mówię po to, żebyście płakali tutaj, że ja każę wam rzucić tych wszystkich ludzi, żebyście sami byli. Tylko chodzi mi o to, że pora no niestety, usunąć ze swojego życia coś, co nam nie służy i nam nie służy przez wiele lat. Tylko po to, żeby znaleźć w końcu to lepsze. To na co zasługujecie. To co naprawdę da wam jakieś tam szczęście. No i pora to zrobić. A żeby to zrobić, trzeba te oczy otworzyć, zobaczyć, Okej, okay, dobra, on się już nie zmieni albo ona. Nie, nie, ta osoba i tu ja już nie mam tu na co czekać. Więc co ja robię dalej z tą osobą? Co, no tracę czas. Ja Wam już mówiłam, jak to jest tą stratą czasu, zwłaszcza u kobiet po 30, które chciałyby kiedyś mieć dzieci. No to Wy to dobrze wiecie, jak to wygląda. No to ja Wam tego nie muszę mówić. Słuchajcie, nasunął mi się jeszcze jeden miś, ale to będzie w przyszłym tygodniu. To będzie trochę kontynuacja tego. To będzie. To będzie bardzo kontynuacja tego, Misia. Jejo. No? I to będzie trochę tak pod tytułem, że wy na przykład powiecie mi: A nie, 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 pani Ewo, ja, ja chcę mieć przynajmniej tego człowieka. To ja, ja. Dopóki mi się nie pojawi coś lepszego, to ja przynajmniej tego chcę mieć. O! I to będzie taka kontynuacja, Misia. A to będzie w przyszłym tygodniu, bo już dzisiaj, znaczy w tym tygodniu już nie zdążę. Miśki. Nie popełniamy tych błędów, jeżeli chcemy być w szczęśliwych związkach, jeżeli chcemy się otworzyć na prawdziwą miłość. Eee, łyczek kawki. Patrzcie, taka mała filiżanka, a tyle tych łyczków się tam zmieściło. Jak to w ogóle jest możliwe? A tu jeszcze mam trochę. Jeszcze patrzcie, jeszcze troszkę mam. No. Jeszcze mi zostało. Jak się wyłączę z wami, to jeszcze sobie chlapnę ostatni łyczek. Kochani, tyle. Miłego weekendu. Widzimy się na tygodniówce. Oczywiście, Mówię do tych, którzy słuchają tego w piątek, w momencie, kiedy to po raz pierwszy się tam pojawiło: no bo niektórzy będą słuchać Bóg wie kiedy i no, chyba że to będzie piątek, to też miłego weekendu. Misiaczki, tyle. Tyle. Otwieramy oczęta, nie pozwalamy sobie na pewne rzeczy, nie tolerujemy, tylko po prostu odwracamy się pleckami i co? I idziemy po lepsze. Tyle. Buziaczki. Zerwanka. No i pa!